Wow, ten tort wygląda wystrzałowo! Jeszcze tylko posypka! Piękny! Słyszałaś? Musimy zdobyć ten tort! Wow, patrz na niego! Wygląda obłędnie! I smakuje wybornie! A co to za psoty, dzieciaki? Jest na to tylko jedno rozwiązanie! A? Co się dzieje? Zaraz się dowiecie! Może ty pierwsza? Z przyjemnością! Wow, bebeczki! Pachną smakowicie! Ciekawe, co ja mam? A? Pusto? Smuteczek! No cóż, takie życie! Chwileczkę, coś tu nie gra! Jestem pewna, że miałam trzy babeczki! Chyba wiem, co się stało! Nie mam pojęcia, o czym mówisz! Muszę ukryć dowody zbrodni! Pychota! Emma, to były... Co jest? No nie żartuj! Znowu? Jak? Na mnie nie patrz! Przestań to robić! No nie wierzę w to! To moja babeczka! Aktywacja tarczy obronnej! To było tak blisko! I co ja teraz zrobię? Chyba zabiorę się za pieczenie. Potrzebuję kilku składników. Na szczęście zawsze jestem przygotowana. No dobra, do dzieła. Najpierw rozbiję jajka. Wiesz, że skorupek się nie je? Co? Wiem, co robię. Ej, uważaj! Ha? Mówiłaś coś? Okej, czas wszystko zmiksować. Mój ulubiony etap. Idź mi z tym mikserem! Ostra charówka! Ale było warto! Ejwa, jak ci się podoba? Chyba muszę iść pod prysznic! Wow, dobrze to wygląda! Dużo lepsze niż moja babeczka! Muszę coś wymyślić! Tylko co? O, biedna Ejwa! Psst, ej! Patrzcie na to! Obraz nędzy i rozpaczy! Ejwa, coś do ciebie leci! Ha? A skąd to się wzięło? Wyciśnij na babeczkę! A, rozumiem! Tego było mi trzeba! Zacznę wyciskać krem na krawędziach babeczki i dojdę aż na samą górę. Wygląda całkiem nieźle. Co? Super ci wyszło! Muszę się bardziej postarać. Wycisnę jabłko na spód. Patrzcie tylko na ten kolor. A teraz posypka. Podoba mi się to. Teraz wygładzę masę. Kończy się wam czas? Już, koniec. Wow, w samą porę. Patrz na to, tato. Dobra robota, Ejwa! A ty, Emma, co tam masz? Mam nadzieję, że ci się spodoba. O, trudny wybór. Obie wygrywacie. Wow, naprawdę? Uch, no już, odseparuj się. O, patrz na to. Którą wybrać? Stop, nie dotykać. Podnieście pokrywki. Ale ja chcę wybrać kartę. Po prostu to zróbmy. To popit! A teraz mogę wybrać kartę? Śmiało, kochanie! Wreszcie! Ale się jaram! Chyba wezmę tę! Ha? Co to? Chwila, moment! To wasabi? O, będzie zabawa! Spróbuję! O, niezłe! To był błąd! Aaaa! Wody! Wody! Może następnym razem pójdzie ci lepiej? Ja wezmę tę kartę. I co tam mamy? Wata cukrowa. Super. O, zaraz kichnę. A, psik. Och, a gdzie podziała się moja wata? Fiu, ostre to było. Okej, moja kolej. Co? Nie. Ej, to ta sama karta. Nie ma co narzekać. Uwielbiam czekoladę. Połamię ją na kawałki i położę na zabaweczkę. Trzeba ją całą zakryć. I to tyle? Tak to zostawisz? Patrz na to. Wykorzystam suszarkę, żeby roztopić czekoladę. Okej, wygląda to dobrze. Odgapię od ciebie. Wystarczy. Czas dodać trochę koloru. Wystarczy kropelka barwnika spożywczego i wymieszamy patyczkiem od loda. Świetnie wam idzie, dziewczyny. A teraz musimy poczekać. Gotowe? Dawaj, wygląda to dobrze. Patrz na to. Wow, wspaniałe! Patrz na moje! Pokażmy tacie! Patrz! Jestem pod wrażeniem! Podoba mi się projekt Ejwy! A dzieło Emmy? Tak!
Tak, świetna robota. Kolejny remis. A teraz możemy je zjeść. Otwórzmy je razem. Ha? Jajka? Liczyłam na coś słodkiego. Widzisz to? Nic tego nie rozumiem. Mam pomysł. Czas na zakupy w necie. Te się nie nadają. Czekaj, znalazłam. Ta będzie dobra. Szkoda, że ja na to nie wpadłam. Wiem, czas na naukę. O, bardzo ciekawe. Ene due? Nie, to nie. Musi coś tu być. Co tak długo? O, jest. Wypróbuję ją. Ma 4 przegródki. A to oznacza, że mogę usmażyć 4 jajka? Ale ja mam tylko 3. Ha, to niedobrze. Pożyczę sobie. Nie, nie mogę. Tak nie można. My, kogo ja chcę oszukać? Ha, nie śpię. Stop, złodziej jajek. Ci, rozpraszasz mnie. Chyba gotowe. Wow, patrzcie na to. Widzieliście kiedyś jaja w tym kolorze? Takie jaskrawe. Podkręćmy gaz. Czas na smażenie. Pachną wybornie. No bez jaj. Świetnie, tylko tego brakowało. Zostało mi tylko jedno jajko. Biedna Emma. Ha, na pewno coś da się zrobić. O, kogo my tu mamy? Chyba wiem, jak temu zaradzić. Potrzebna mi latarka. Będzie super. Patrzcie na to, dziewczyny! Krisie! Udało się! Teraz mam szansę! Moje własne smocze jaja! Dam je Emmie! Jest bezpiecznie? Smok już odleciał? Chwila, a one skąd się tu wzięły? Wyglądają cudownie! To było straszne! Wow! Mogę jedną, proszę! No nie wiem. Czekaj, najpierw je przekroję. Ale tak, żeby nie przeciąć żółtka. Przejadę po nim dookoła nożem. Idealnie. Proszę, Ewa. Wow, dzięki. Pychotka. Spróbuję. Masz rację. Naprawdę smaczne. Mogłabym je jeść cały dzień. O, jakie one słodkie. A teraz czas na werdykt. Wyszło chyba okej. A teraz Emma? Wow, no kto by pomyślał? Smocze jaja to niecodzienny widok. Emma wygrywa. Naprawdę? Gratulacje. Zabawę czas zacząć. Na pierwszy ogień czekolada. Co mam z tym wszystkim zrobić? Nie rozumiem. Uuu, przepyszne. Wiem, kogo spytać. Masz parę minut? Oczywiście. Oczywiście. Dzięki. Mam to z głowy. Proszę, weź to. Serio? Ale mi się poszczęściło. Więcej czekolady, więcej radości. O, dotarło. Dzięki. A co to takiego? Nigdy dotąd nie widziałaś cukierków? Patrz. Poproszę cuksa. Czemu nic nie wylatuje? To niedorzeczne. Przecież stać mnie na słodycze. Ach, te banknoty. Co do? Czy to pieniądze? Potrzebuję monet, ludziska. Ha, znalezione, nie kradzione. Och, ani jednej durnej monety. A tej co dolega? Zwariowała? To tylko kasa, dziewczyno. A, ups. Chyba też muszę zadzwonić. Co? O, wiem, to stary telefon. Ten na pewno lepiej działa. Hej, no pewnie. To znaczy, ależ tak! Och, kochanie! Oddzwonię później. Jest w drodze. Jasne. Przesyłka dla pani Naomi. To ja? Dzień dobry. Wezmę wszystko. Och, no tak. Czy to wystarczy? Sprawdźmy. Świetnie, panienko. Najpierw roztop czekoladę. Potem przygotuj pusty balon i wciśnij do niego czekoladę. Bardzo szczelnie go zawiąż. Teraz połóż na taśmę. Przyciśnij do wierzchu łyżkę do lodów i owiń taśmą. Teraz do zamrażarki. Kiedy stwardnieje, będziesz mieć idealną miskę z czekolady.
Oczywiście bez balonu. Wrzuć co tylko zechcesz. Malina pasuje do wszystkiego. No i mnóstwo bitej śmietany. Tada! Można jeść! Cudownie! Miłego dnia! Zaraz! Tak? Zrobi pan taką dla mnie? Nic tutaj nie mam. Och, co za bezczelność! To niesprawiedliwe. Dobrze jej tak. Moja kolej. Och, kogo ja oszukuję? Proszę. Jakie to smaczne! Obie zdobywamy punkt? Hej, to mi się podoba. Jasne, mniejsza z tym. Chwileczkę. Na czym ja siedzę? O, zapomniałam o tym. Miałaś to przez cały czas? Nie do wiary. Zagramy o to? Kamień, papier, nożyce. Nożyczki tną papier. O, ile świeżych jajek. Dobrze. I co z tego? Nudzi mi się. Chyba, że zadzwonię do pana Gadżeta. On wszystko za mnie zrobi. Dobrze, nieważne. O! Co? Dzień dobry! A! Wyczułem, że pani mnie potrzebuje. Wszystkie odpowiedzi są tutaj. O, tak. Co? Chce pani spojrzeć? Nie do wiary. Patrz, ile tu urządzeń i gadżetów. Hola! Cierpliwości. Oczywiście, proszę. Dziękuję ślicznie. Mogę już to wziąć? Wygląda groźnie. Dziękuję. Zabawię się nowym nabytkiem. A to co? Patelnia? Naomi? Naomi? Co? Zamieńmy się? Jesteś pewna? Okej, proszę. Od razu lepiej. Wezmę jajko. Zaraz, co z nim zrobić? Nigdy nie gotowałam jajka. Ha! Tak chyba miało być. I? Zaraz. Fuj! Chyba robię postępy. Bum! Jeszcze jedno. Bum! Do zobaczenia, maluchy. Na pewno mam coś przydatnego. Sprawdźmy. Pomidor? Raczej nie. To? Fuj! Ohyda! Błagam, coś tu musi być. Ha, nie. Właściwie. To może pomóc. Muszę je tylko dobrze podgrzać. Im więcej, tym lepiej. Włączam kuchenkę. I chrup! Wow! Żółtko wybiłam idealnie. Genialna rzecz. Ładnie się smażą. Wyłożę je na talerzyk. Ta-da! Pięknie, prawda? Całkiem nieźle, ale moje są lepsze. O, co tu się stało? Rety? Nic nie rozumiem. Hej, chyba mamy zwyciężczynię. Tak, czekolada. Najlepsza na świecie. Czekolada? Jestem starsza, więc powinnam zacząć. Dziękuję. Zobaczmy. Och, cóż za pyszności. Otwieram i wkraczam do akcji. Na szczęście mam przy sobie łyżkę. Tyle wystarczy. Delicje. Och, chyba mogę pozwolić sobie na więcej. To będzie dobre. Om nom 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 nom. Och, to wygląda pysznie, babciu. Ciekawe, co ja dostałem. Ua, czekolada. Może mógłbym? Nie, to się nie uda. Och, nie. Och, pyszne. O nie, już koniec? Zjadłam wszystko. A niech mnie, kiedy to się stało? Dziękuję, właśnie tego potrzebowałam. Chwileczkę, wpadłam na świetny pomysł. Wleję to do słoika, pięknie się wypełnia. Proszę, i poszło całe mleko. Dobrze, z powrotem zakręcę ten słoik. Gotowe, teraz trochę nim potrząsnę. Och, można się przy tym całkiem nieźle zabawić. Albo rozwinąć muskulaturę. Czas otworzyć słoiczek i zobaczyć, co z tego wyszło. Dodam bitą śmietanę, żeby było jeszcze lepsze. Och, wygląda przepysznie. I jeszcze więcej smakowitości.
Gotowe, tyle wystarczy. Posypka, nie można o niej zapomnieć. Prosto nabitą śmietanę. Nie za dużo, odrobinę. O, a cóż to? Uch, pora na drzemkę. Wpadł mi do głowy pewien pomysł. Użyję starej dobrej suszarki i roztopię tę czekoladę. Ha, mięciutka. Dobra, teraz nożyczki. Przetnę tutaj, żeby ją otworzyć. Teraz mogę wycisnąć całą stopioną czekoladę. Tak, prezentuję się jak trzeba. Jeszcze tylko trochę i gotowe. Przypomina, sami wiecie co. Zamienię się z babcią. Teraz moje danie wygląda lepiej niż jej. Babciu! O, Rety! Wygląda apetycznie. Wezmę słomkę. Mniam! To jest świetne! Dzięki, braciszku! Braciszku? Przecież ja to zrobiłam! Oj! Co to? Czy to... Chwila! Pachnie czekoladą! To czekolada! Smaczne! Oboje wygrywacie! Szczęśliwe zakończenie dla nas obojga! Teraz pora na chrupiące chipsy! Wow! Świetny wybór! Lubię chipsy! Zobaczmy, co tu mamy! Och, okej, tortilla. Dam radę coś z tego zrobić. Położę papier na blaszę. Potrzebna mi też będzie oliwa. Teraz nieco skropię placek. Przydadzą się jakieś przyprawy. Może odrobina pieprzu? Powinno wystarczyć. I do piekarnika. Uff. Hej, co się dzieje? Och, ups. Rozproszyła mnie robótka. Co my tu mamy? O, świeży ziemniak. Bardzo ciekawie. Posiekam go na plasterki. Ziemniak pokrojony i gotowy na przemianę w chipsy. Idealnie zmieszczą się do tostera. Trzeba teraz chwilę poczekać. Hm? Co to za zapach? Dym? O, też to czuję. A, moja tortilla! Ratuj ją! Nie mogę się doczekać, kiedy będą gotowe. Och, już są. Lepiej je złapię. Idealne. Och, o, nie! Auć, masz, łap. A, babciu, gorące! Prosto do buzi. Przepyszne. Wspaniałe, babciu. Och, cieszę się, że ci smakują. Totalnie spaliłem tortillę w piekarniku. Fuj, babcia wygrywa. Tak, to strasznie śmierdzi. Teraz przygotujcie jajka. Babciu, pozwól, że ja otworzę pierwszy. W sumie to nie wiem, czego się spodziewałem, ale mam jajka. Pożyczysz mi swoją patelnię, babciu? Ach, oczywiście. Noszę przy sobie jedną na wszelki wypadek. Dzięki. Teraz muszę wymyślić, co z tym zrobić. No dobrze, mam trzy jajka i patelnię babci. Na pewno coś da się z tego stworzyć. Może gdybym zrobił coś takiego? Poważnie się głowi. Sprawdzę, co ja tu mam. Wspaniale. Też mam trzy jajka. Wiem, co robić. Potrzebuję czajnika do gotowania. Ja nic z tego nie rozumiem. O, tak. Przyda się zegarek. Och, i młotek. Zrobię miazgę, bo potrzebuję tylko jednej części. I już. Idealna sprężynka. To właśnie to, czego potrzebowałam. Użyję jej do krojenia. Przecisnę ją przez jajko. Przetnie je bezproblemowo. I proszę bardzo, jajka na pół. I jeszcze mniejsze kawałki. Gotowe. Podobają mi się te kształty. Dodam paprykę i sezam, żeby ładnie wyglądały. Tylko co ja mam zrobić ze skorupkami? Chyba już wiem. Wow, od razu się rozbiło. Teraz reszta. Tak, użyję trochę ostrego sosu. Cóż, pora się go napić. Tak, dobre. Pikantne. Było gorąco. Jajka gotowe, tak jak chciałem. Och, skarbie, to na pewno smaczne. Jej, jajka! Najlepsze śniadanie! Najpierw spróbuję tego. Pyszne! Jej, smakuje jej! Okej, i drugie. Mam widelec. Och, lubię jajka sadzone. Hej, chwileczkę. Au, tu są skorupki. Babcia wygrywa. Jej jajka nie raniły. Ta mikrofalówka sporo przeszła. Kiedy ją ostatnio czyściliśmy? Fuj, jaka obleśna! Czekaj, mam pomysł. Wezmę tę lalkę.
Zdejmę jej włosy, wleję trochę wody i odłożę jej włosy. Teraz trzeba ją włożyć do mikrofalówki. Włączę i lalka zrobi swoje. Co za widok! Chyba gotowe. Teraz wystarczy powycierać. Cały brud łatwo schodzi. Widzisz? Co za różnica! To przydatne! A co ty masz? Czekaj! Cześć, mamo! Nie zwracaj na mnie uwagi! Przestań bałaganić! Ale że co? David! Ani mi się wasz! Przestań! No to patrz! To zaraz spadnie! Ups! Dość tego! Po co te nerwy? Muszę lecieć! David! Zrobiłeś tam niezły syf! Wow, jaka wściekła! Nie do wiary! Mam sobie iść? Spójrz na mikrofalówkę! Możesz wyczyścić? Proszę! Dobrze, ale tylko raz! Wow! O, lśni jak nowa! Świetnie! Proszę, kochanie! A teraz do sprzątania! Oj, jaka szkoda! Okej, warto było! Aż mnie wysuszyło! Mnie też! Ale mamy napoje! Aha. Czekaj, tylko po coś skoczę! Mam fajny otwieracz do butelek! Kapsel sam schodzi! Szybkie i łatwe! Nene! Twoja kolej! Proszę bardzo! Dokąd on idzie? A? Siema, mogę twój rower? Co? Zapłacę! Zgoda, jest twój! Dzięki! Zaparkuję tutaj! Wykorzystam pedał do otwarcia butelki! Wow! Ale czemu kupiłeś rower? Bo mogę! Zdrówko! Teraz otworzę puszkę, odwrócę swój otwieracz i wcisnę pod zawleczkę. Fajnie, co? Mega poręczny. Ten... Nie mam nic eleganckiego. Użyję po prostu palców. To bardzo łatwe. Ale... Nieważne. Mamy remis. Po prostu się napijmy. Super! Dacie sobie z tym radę? Całkiem niezłe. Nie, jestem młodszy, więc zaczynam. Dzięki, babciu. Piękna kolba kukurydzy. O, smacznego, wnusiu. Na pewno jest soczysta i smaczna. Te liście tylko mi przeszkadzają. Widzę, że wiesz, co robisz. Pewnie. Odważę się. Kroimy! Jeszcze raz! Idealnie! Najlepsza kukurydza na świecie! A teraz ją podgrzeję. Lubię, jak jest dobrze przyrządzona. O tak! Aż się przyrumieniła! Voilà! Teraz ostatni, ale bardzo ważny krok. Uchwyty do kukurydzy! I odrobina słodkiego syropu. Nie za dużo. Po prostu lekko ją skropimy. Tylko spójrzcie na tę pychotę. Poczekaj z tym. Jeszcze muszę przyrządzić swoją. Nie wiem, co mam z tym zrobić. To chyba nawet nie jest jadalne. Chyba, że... Wykorzystam swój babciny spryt. Wgłębienia będą przypominać ziarenka. Wystarczy stworzyć odpowiedni wzór. Mam już linie poziome. Teraz czas na pionowe. Jeszcze jedna. Trzeba je mocno wepchnąć. A teraz można usunąć patyczki. Tada! Najpierw rozwałkowujemy masę. Potem można ją położyć i dodać żółtą kukurydzę. Ostrożnie umieść zieloną modelinę na górze. I wygładź palcami. Gotowe!
wspaniała, czyż nie? Dobrze nam poszło, prawda? Uwielbiam kukurydzę i mam ochotę na coś słodkiego. Zdecydowanie mi smakuje. To jak jedzenie deseru na kolację. Ale ta też wygląda nieźle. Chyba nie tak miało być. Fuj! To nie dla mnie. Wygrałeś, Jared. Wiem. Uda się następnym razem, babciu. Co dalej? Pyszny i słodki cukierek. O, to będzie ciekawe. Moje ulubione. Owocowe zawijańce. Co? One są najlepsze. A czerwony to mój ulubiony smak. Że co? Wyglądają super, prawda? Całkiem zabawnie. Och, no dalej. Nie mogę otworzyć. Chyba nigdy tego nie spróbuję. O, babciu, daj to. Coś sobie nie radzę. Ja to zrobię. O, jakie kolorowe! No dobrze, niech będzie. I co teraz? Mam po prostu... O, sprawdzę tutaj. Czemu te cyferki są takie małe? Połączenie też jest kiepskie. No i co? Mam. Halo? Tak? Potrzebuję pomocy. Oczywiście. Owocowe zawijańce. Po prostu mam to zjeść? Wow! Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy. Czas zrobić coś ciekawego. To jest bardzo zdrowe. Będzie z tego pyszny veggie wrap. O! Mogłabym zjeść takich 100. Nie. Ja chyba oszalałem. Został jeszcze jeden. O tak, aha. Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Zawijaniec w zawijańcu. Genialne. Wygląda jak cukiereczek. Fu, pachnie raczej kiepsko. Lody? Wszyscy je lubią, prawda? Jedna wielka gałka wystarczy. O tak, to jest to. A teraz je zawinę. Zewnętrzne brzegi do środka. O, czyż to nie urocze? Wygląda jak mały pierożek. Ach. Chyba już skończyłem. Babciu? O nie! Wszystko zjadłam! Wygląda pysznie. Jeden talerz jest pusty? Co się stało? Ojejku! Chyba muszę jej wybaczyć. Mam chociaż jeden smakołyk. Wygląda dobrze. Rewelacja! Znowu wygrywasz, Jared. Wuhu! Wiedziałem, że to będzie hit. Najpierw przepyszny deser. Do roboty! Łatwizna! Ja to zwykle kupuję słodkości w sklepie. Chyba mam jakieś składniki w mojej torebuni. O, dżem! Idealnie! Będzie pysznie i słodko. Potrzebna mi blaszka. I ciasto. Zawsze mam to pod ręką. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Zacznę od ciasta. Wyłożę nim blaszkę. Posłużę się moją sekretną sztuczką. Robi wrażenie, nieprawdaż? A teraz wyłóżmy na ciasto dżem. Już mi ślinka cieknie. Trzeba ładnie i równo go rozsmarować. Och, jak pięknie! Na wierzchu trzeba położyć paski ciasta. Najpierw położymy je poziomo, a potem pionowo. Powstała nam krateczka. Ciasto jest już gotowe do pieczenia. Zaraz wracam. Pieczemy, aż ciasto się zarumieni. Będę mieć na nie oko. W jej wykonaniu wydaje się to takie proste. Co mam robić? Chwileczkę. Wiem. Mam tu bułeczkę i śmietankę w sprayu.
Nie wszystkie ciasta muszą być takie wyszukane. Najważniejsze, żeby dobrze smakowało, prawda? Wycisnę śmietankę na wierzch, chcę zakryć nią całą bułkę i dodam posypkę. Dzięki temu będzie bardziej kolorowo i już wygląda apetycznie. Kogo ja chcę oszukać? To pic na wodę? Ale to się zmieni. Przyda mi się pomoc. Uhu! Ten klub jest ekstra! Kto do mnie dzwoni? Słyszysz mnie? Halo? To nie ma sensu. Co to miało być? Bumiszu, uhu! Lepiej, żeby to było coś ważnego. Wybacz, potrzebuję twojej pomocy. Trzeba to nieco ulepszyć. A co to? Masz szczęście! Będziesz mnie za to wielbić! Patrz na to! Co się dzieje? Wow! To niesamowite! Teraz jest idealnie! Dziękuję ci bardzo! Mój placek jest już gotowy! Pachnie wyśmienicie! Co? Czy to jednorożec? Znowu zapomniałam zażyć leki! Witam, starszą panią! Nieładnie się tak gapić! To coś żyje? Nie! Patrz, co narobiłaś! Placek, co za tragedia! Na mnie już czas! Lecę! Moje ciasto to klapa! To wszystko przez tego jednorożca! Może da się je uratować? Tak bardzo się namęczyłam! Nie mogę zaserwować tego Lizzie! Ach, jaka szkoda! Mam wyrzuty sumienia! Chwileczkę! Psst! Weź mój tort! Ha? Co robisz? To bardzo miłe! Dziękuję ci, skarbeczku! Przepiękny ten tort! Ach, uwielbiam szczęśliwe zakończenia! Dla mnie obie wygrałyście tę rundę! Naprawdę? Wow! Udało się, kochanieńka! Okej, gotowe! Teraz macie zrobić mi pizzę! O, nie jestem przekonana. To może nie być takie łatwe. Potrzebne mi składniki. Mam w koszyczku wszystko, czego mi trzeba. Ach, ciasto to podstawa. Trzeba je rozwałkować. Na szczęście mam wałek. To będzie idealny rozmiar. To ciężka charówka. Oczy same mi się zamykają. No dobrze, i co teraz? Aha, sos! W pizzy nie może zabraknąć pomidorowej nuty smakowej. Ja użyję w tym celu keczupu. Tak będzie szybciej. Po prostu wycisnę go na ciasto. O, trzeba było darować sobie tę wczorajszą imprezę. Zasypiam na siedząco. No dalej, muszę dokończyć moje dzieło. Później odeśpię. Czas na dodatki. A gdzie ser? Aha! Dodajmy jeszcze to. A może utnę sobie drzemkę? A to ciekawy dobór składników. Wiesz, co robisz, prawda? Ci, kochana, muszę się skupić. Na chwilkę zamknę oczy. A? Hej, pobudka! Uhu! Wstajemy! Otwieraj oczy! Śpi jak kamień. No dobra, niech sobie odeśpi. Ja muszę zrobić pizzę. To będzie trudne. Albo mogę sobie to ułatwić. Nigdzie nie było napisane, że nie można wykorzystać gotowca. Dodam kilka składników i wrzucę do piekarnika. Haha, to był świetny pomysł. O, musiałam na chwilkę odpłynąć. O, wyzwanie. Dlaczego wszystko jest takie zamazane? Gdzie moje okulary? Tylko mi nie mówcie, że znowu je zgubiłam. Muszą gdzieś tu być. Moja pizza jest gotowa i wygląda smakowicie. Lizzie zwariuje. Wszystko gra? Nic nie widzę. Co ty robisz? Poczekaj, pomogę ci. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Tak lepiej. Moja pizza! Próbowałam cię ostrzec. Lizzie, moja pizza jest gotowa. Och, moja jeszcze nie była w piekarniku. Glut. Co? O, czas na ocenę. Ha, oj babciu, chyba coś ci nie wyszło. Sama możesz ją zjeść. Wybacz, kochanie, przysnęło mi się. A twoja pizza, mamo? No to jest danie. Wygrywasz. Jej, wiedziałam. Oto wasze pierwsze zadanie. Popcorn? Dobrze. Bułka z masłem. Świeży nietoperz. Te liście zerwałam rano.
Nie można pominąć czekolady. Popatrzcie. I na koniec ziarna kukurydzy. Prawie bym zapomniała. A teraz zaklęcie. Duchy, zróbcie mi ten popcorn. Czuję, że żyję. To piękne. Czary mary. Hokus pokus. Wygląda nieźle. Stop! Muszę go złapać. Dobrze, że mam tu ten karton. O, śmieszne. Udało jej się. Tyle wystarczy? Wygląda pysznie. Brawo. Czekamy. Dasz radę, babciu. Psst, hej. Pomogę ci. Mnie? Jak? Och, rączko, pomóż mi. Zanieś to mojej babci. Liczę na ciebie. Nie zawiedź mnie. Huh? O, to ta rączka bez reszty ciała. Miła rączka. Czuć nietoperza. Zaraz. Zdradziłaś mnie? Zrobię z ciebie zupę. Wow, nie radzi sobie ze złością. Okej, mam pomysł. Wleję tu trochę oleju. Wysypię ziarenka i cukierki. Zaczekam, aż będą gotowe. Przykryję je, żeby było szybciej. Ziarenka już strzelają. Cukierki puszczają kolor. Wystarczy. Wow, ale kolorowe. Gotowe. Pierwszy raz widzę taki ładny popcorn. Ohyda. Mój wam zasmakuje. Moja babcia była świetna. Pozwól jej wygrać. Okej. Wygrałaś, babciu. Och, wow, dziękuję. Nie znacie się. Chrupiące. To co robimy? Co za truskaweczki. Jak pięknie pachną. Cudownie soczyste. Mogłabym je jeść bez końca. Z szypułkami. Trzeba je jeść prawidłowo. Delektować się nimi, żeby w pełni je docenić. I oczywiście mieć specjalne narzędzie. Ten mały gadżet usuwa szypułki. Wystarczy złapać i obrócić. Żadnych liści i szypułek. Od razu lepiej. Jasne, jasne. Nieważne. Taki z ciebie mądrela. Poczekaj, zaraz wracam. Muszę się spieszyć. Już ja mu pokażę. Hej, mogę poprosić o słomkę? Czekaj. No dalej, pospiesz się. Dzięki. To było dziwne. Idę, David. Uff, wróciłam. Tego mi było trzeba. Popatrz. Wbijam słomkę w spód truskawki. I nie ma szypułki. A? Bardzo sprytnie. Super. Może się zamienimy? Okay. Proszę bardzo. Co za zabawa. Co ona robi? Czas na pierwsze wyzwanie. Start. Lody. To miało być wyzwanie. Łatwizna. Przygotowana na wszystko. Aha, to się przyda. Co jeszcze tu mamy? Masło czekoladowe, cola. Myślałam, że mam więcej. Och, opróżnię butelkę. Sprawdźmy, czy pamiętam mój trening ninja. Wciąż to mam. Liam, gdzie on jest? Już skończyłaś? Mówiłem, żebyś mnie uprzedzała. Kiedyś podbiłaś mi oko. Stałeś mi na drodze. Wystarczy tego nie robić. Do dzieła. Wleję masło czekoladowe do górnej części butelki. Obracam nią, żeby było równo. Poczekam, aż zgęstnieje. Wygląda dobrze. Teraz bita śmietana. Po same brzegi. Czas na dodatki. Pyszne jagody. Trzeba jeść owoce. Ale jestem dumna. Co ty na to, słonko? Dobrze to wygląda, Liam. Patrz na to. Najpierw biorę wafelek. A teraz najlepsza część. Nieźle, co? Już mi ślinka cieknie. Możemy nakładać. Co ty na... Wow, Liam, pycha.
Nałożę więcej! Lodów nigdy za wiele! Jak? Super! Wow! Tak myślałem! Zasłużyłaś na kolejną kulkę! Muszę być ostrożny! Jeszcze nie skończyłem! Przyda się posypka! Wygląda wspaniale! Skończyłem! Ups! Nic nie widziałaś! Rozczarowujące! Ha! Coś ci nie poszło! Sir Gilliam, wygrywa babcia! Słyszałeś? Wygrałam! Ewa i Emma zgotowały nam nie lada emocje. Gdybyście mogli jeść rzeczy tylko w jednym kolorze, to którą barwę wybralibyście? Dajcie znać w komentarzach. Udostępnijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych smakowitych odcinków.